Teraz. Dzień dobry, przyjaciele. Jesteśmy tutaj dla was po to, aby powiedzieć wam rzeczy, które tak naprawdę w życiu człowieka są najbardziej istotne. Jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć wam o tak bardzo istotnych rzeczach, o których dowiedzieliśmy się już w naszym życiu i które przyniosły nam realnie zwycięstwo. Drodzy przyjaciele, żyjemy w kraju, w którym bardzo dużo mówi się o Bogu. Żyjemy, drodzy przyjaciele, w kraju, w którym mówi się, że Jezus jest Panem, a Maryja Królową. Żyjemy w takim pomieszaniu, w kraju, w którym mówi się, że aby przyjść do Jezusa, potrzebny jest pośrednik. W takim kraju żyjemy, który wyprodukował taką kulturę, która mówi, że żeby przyjść do Jezusa, potrzebny jest pośrednik. Drodzy przyjaciele, jesteśmy ludźmi, którzy spotkali się z Jezusem i którzy w Nim trwają, i którzy Go znają, i którzy przyszli dzisiaj po to, aby powiedzieć wam, jaka jest prawda. Gdyż Jezus przyszedł na tą ziemię 2000 lat temu do człowieka. Przyszedł po to, aby umrzeć za człowieka. Przyszedł do człowieka i żył z ludźmi. On żył z grzesznikami, z prostytutkami. Mieli do niego problem ludzie religijni, uczeni w piśmie, że zadali się z grzesznikami, ale on właśnie do nich przyszedł, aby ich zbawić i uratować. Przyszedł do tych, którzy zdawali sobie sprawę, że są w złym miejscu, ale tak naprawdę przyszedł do wszystkich, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. I cały świat, każdy człowiek na ziemi jest skazany na zagładę i na porażkę. Ale my jesteśmy dzisiaj po to, aby rozwiać wam wszelkie wątpliwości i aby powiedzieć wam o tym, że zbawienie nie wygląda w ten sposób, jak mówi o tym Kościół katolicki. Że zbawienie jest za darmo, że zbawienie jest z łaski przez wiarę. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię osobiście do człowieka po to, aby go uratować. Jest napisane, Bóg tak umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Drodzy przyjaciele, pełnia zwycięstwa, zbawienie i sukces w życiu jest dostępny tylko przez Jezusa Chrystusa. Jest napisane, że On jest drzwiami, ale w tym kraju, wychowanym w tej diabelskiej religii, ludzie myślą, że jest inaczej. Tylko teraz problem polega na tym, jeśli już usłyszałeś i urodziłeś się w takim kraju, w takich obyczajach, to twój problem polega na tym, czy ty na własną rękę zawołałeś do Jezusa, czy ty szukałeś tego Boga, czy ty się od razu zgodziłeś z tym, w czym cię wychowano. Moja babcia mawiała, w tej wierze się urodziłem i w niej umrę. A ja wam powiadam, ja się też w tej wierze urodziłem, ale poznałem Jezusa i nigdy nie umrę. Drodzy przyjaciele, jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć wam o tym, że jeżeli szukasz jakichkolwiek pośredników do Jezusa, to znaczy, że Go nie znasz i znaczy, że nie chcesz bezpośrednio do Niego przyjść. On powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy obciążeni, a będziecie pokrzepieni. On powiedział, przyjdźcie do mnie, ale On nie tylko powiedział. On przyszedł tutaj na ziemię i do Niego przychodzili ludzie. On nie odsyłał ich do innych ludzi i nie mówił, przychodźcie do mnie przez uczniów albo przychodźcie do mnie przez moją matkę. On mówił, przyjdźcie do mnie osobiście, bo to On tak umiłował świat. I ja jestem dzisiaj tutaj po to, aby powiedzieć wam parę słów o tym, że On do mnie również przyszedł osobiście. Drodzy przyjaciele, ja byłem przestępcą. Byłem człowiekiem, który został skazany wieloma prawomocnymi wyrokami za przestępstwa, których się dopuszczałem za swoich młodych lat. Jednak wiedziałem w tym życiu, że jest Bóg i nie byłem takim naiwniakiem jak wielu, którzy mówi, kiedyś się nawrócę, będzie dobrze, albo którzy twierdzą, że wiara to osobista rzecz. Miałem wielu kolegów pod celą, którzy mówili, ja wierzę w Boga, ale dojeżdżali innych. Tak samo jest tutaj, na ziemi i wszędzie, w każdym miejscu. Człowiek jest egocentryczną postacią i musi się narodzić na nowo. Człowiek
to byt, który zaczyna prawdziwie żyć tylko wtedy, kiedy przyjdzie do Jezusa, uzna swoją grzeszną naturę, uzna, że nie może nic zrobić, aby wejść do nieba i poprosi Jezusa o zbawienie. Do Jezusa wystarczy przyjść, uwierzyć w to, że umarł za twoje grzechy, uwierzyć w to, że to cierpienie Jezusa nie było tak o sobie dla jaj, albo żeby jeszcze do tego dokładać swoje brudne, dobre uczynki. Nie po to Chrystus umarł, aby sobie zasługiwał na zbawienie. Chrystusa ofiara, Jego śmierć na krzyżu, to najpotężniejsze dzieło w dziejach ludzkości, koło którego ten świat przechodzi obojętnie. Jedni mówią, ja wierzę w Jezusa, ale demony też wierzą i drżą. Prawdą jest to, czy ty jesteś wdzięczny, że On za ciebie umarł na krzyżu Golgoty. Najistotniejsze w tym życiu człowieka, marnym i krótkim, jest to, czy człowiek uzna Jezusa jako Pana i Zbawiciela prawdziwie tu w sercu, uwierzy w to, że został zbawiony za darmo i wyzna Go sercem, że to Pan mój i Zbawiciel. I ja tak zrobiłem. I każdy z nas, który dzisiaj tutaj jest, tak właśnie zrobił. Każdy z nas, kto dzisiaj tutaj jest, spotkał się z Bogiem. Jesteśmy ludźmi, którzy właśnie z miłości przyszli tutaj. Z miłości do Jezusa i z miłości do człowieka. Tak jak nas uratowano, tak i jesteśmy tutaj po to, aby głosić wam ten sam ratunek. Jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć wam, że religia katolicka niszczy człowieka, ponieważ nie pokazuje Jezusa takim, jakim jest. Pokazuje jakieś ciastko, które zjesz w postaci komunii i mówi ci, przyjmuj całe życie Jezusa, rób dobre uczynki i może będziesz zbawiony. Oto wielkie kłamstwo. Bóg to dobry ojciec, który nie chce, aby jego dzieci nie wiedziały, o co tak naprawdę w tym życiu chodzi. Jest napisane, że nawet głupi na tej drodze nie zbłądzi. Chrześcijaństwo jest najprostsze na świecie, bo chrześcijaństwo to prawdziwe życie, bo chrześcijaństwo to przynależność do Jezusa i wolność. Nie ma innej wolności. Jest tylko wolność u tego, który cię stworzył i który umarł za ciebie, który poniósł karę, która się należała właśnie tobie. Drodzy przyjaciele, wierzę, że jest tutaj wiele osób, którzy rozumieją to, co ja mówię. Wierzę, że są tutaj osoby, które pragną się spotkać z prawdą, które pragną tej prawdy. Wiecie, ja jak byłem w więzieniu, to ja pragnąłem tej prawdy. Wiecie, w jaki sposób? Ja wam powiem, w jaki sposób. Ja byłem człowiekiem, który wiedział, że jest Bóg i który zgodnie ze swoim sumieniem rozumiał to, że robi źle. Ja wiedziałem, że za to, jak ja żyję, jestem skazany na porażkę. Wiedziałem też, że w tym kościele, w którym od małego uczęszczałem, nie ma tam nic, ponieważ dla mnie liczy się świadectwo życia. A cała służba katolicka, która obsługuje religijnie ludzi, nigdy mi nie dała przykładu życia, nigdy mi nie pokazała prawdziwego Chrystusa. W wieku 33 lat rozpoznałem Chrystusa w ludziach, którzy prawdziwie byli z Nim zjednoczeni. Ale sam do Niego zawołałem. Prawdą jest to, że nikt i nic w waszym życiu nie podejmie za was decyzji. Nikt za was nie podejmie decyzji. Człowiek się rodzi na tej ziemi po to, aby podjąć jedną najważniejszą decyzję. Przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Stać się nowym człowiekiem. Nowe życie. Nowe życie. Drodzy przyjaciele, wiecie, co to jest nowe życie? To już wam mówię. Nowe życie to jest coś takiego, że kiedy byłem przestępcą i bardzo lubiłem grzech, lubiłem narkotyki, lubiłem okradać ludzi, lubiłem robić złe rzeczy, to kiedy zawołałem do Jezusa i uznałem swoją grzeszność, złamałem się, to wtedy narodziłem się na nowo i dostałem nowe życie i znienawidziłem grzech.
Przestałem kraść, ale nie tak kraść, że jak nikt nie widzi, to bym ukradł. Tak przestałem grzeszyć, że grzech jest dla mnie obrzydliwością, bo mój święty Jezus pokazał mi święte życie. I ja tym świętym życiem żyję dlatego, że On umarł na krzyżu Golgoty za moje grzechy. To jest wdzięczność. Drodzy przyjaciele, żadna forma religii, żadna forma przyjmowania opłatków czy sakramentów nie ma żadnego znaczenia dla Boga. Znaczenie ma tylko to, czy ty tutaj w sercu wierzysz w Chrystusa i jesteś wdzięczny za to, że umarł za ciebie. To jest prawda, której świat nie chce przyjąć. Zresztą jest też tak napisane, że nieliczni są z Boga i nieliczni wejdą do nieba. Wiecie dlaczego nieliczni? Nie dlatego, że trudno wejść do nieba. Nieliczni wejdą dlatego, że nie wierzą właśnie w to, że Ewangelia jest tak prosta i za darmo. Ludzie są w mentalności nauczeni, że na wszystko sobie trzeba zasłużyć, zarobić, zapłacić, ale nie tak jest z Bogiem. Człowiek sobie zarobił na śmierć, a Chrystus zapłacił za niego swoją śmiercią i tylko o to w tym życiu chodzi. Abyś sercem przylgnął do Jezusa. Drodzy przyjaciele, macie to błogosławieństwo, że macie nas dzisiaj tutaj na tym miejscu. Przyszliśmy wam powiedzieć o tym, że możecie być zbawieni jeszcze dzisiaj. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś jest dzień zbawienia. Drodzy przyjaciele, każdy człowiek sam w swoje serce potrafi zaglądnąć i powiedzieć, gdzie ten Jezus jest w moim życiu. Każdy potrafi to zrobić. Każdy potrafi się osądzić, ale nie każdy to robi. Ludzie nie chcą się osądzić. Ludzie uważają się za sprawiedliwych, bo chodzą do kościoła, bo są dobrzy dla sąsiada, bo są tacy, bo robią to albo tamto. Uważają się za sprawiedliwych i za tą samą sprawiedliwość idą do piekła. Ponieważ człowiek jest sprawiedliwy tylko wtedy, kiedy uzna sprawiedliwość Chrystusa. A sprawiedliwość Chrystusa to śmierć za twoje grzechy. I to jest sprawiedliwość. I tylko ta sprawiedliwość może cię uratować. Drodzy przyjaciele, na pewno jest tutaj wielu z was takich, którzy by chciałoby do nas podejść i pojednać się z Bogiem. Jeżeli chcesz to zrobić, to po prostu przyjdź. My cię poprowadzimy w prostej modlitwie. Narodzisz się na nowo, oddasz życie Jezusowi jeszcze dzisiaj. Staniesz się nowym człowiekiem, staniesz się obywatelem nieba. Zobaczysz, jak to jest być obywatelem nieba. Jeśli chcesz, to przyjdź tutaj do nas. A jeśli się wstydzisz, bo ten świat taki jest, że ludzie się wstydzą Jezusa tak naprawdę, zrób to w domu i nie zlekaj. Otwórz Biblię, zacznij czytać. Powiedz, Jezus potrzebuje ciebie. Powiedz, Jezus, ja nie wiem tak naprawdę, w co ja teraz wierzę. Ja potrzebuję prawdziwie uwierzyć. Ja wierzę w Twoje imię. Ja wierzę w to, że umarłeś za mnie. Ja wierzę w to, że zapłaciłeś za mnie do końca i że ja już nic nie muszę robić. Nie możesz sobie zasłużyć na zbawienie. Zawołaj tak do Niego. Uznaj Go jako Pana i Zbawiciela. Zrób to prawdziwie, a będziesz zbawiony jeszcze dzisiaj. Możesz być też zdrowy dzisiaj. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź tutaj. A my pomodlimy się o ciebie, zostaniesz uzdrowiony tutaj, na tym miejscu.